jest gigantyczna wieża z trampolin. Ma ona obecnie 5 pięter i ja, Zipek oraz Grzesiek będziemy na niej zamknięci. Challenge polega na tym, że kto zejdzie ostatni, ten wygrywa. Więc od teraz czas start i nie możemy ani na chwilę opuścić tej wieży. Nie, ja już mam dosyć tych wszystkich odcinków z kto ostatni, bo tracimy na nie tyle czasu, stary. Moglibyśmy tyle fajnego kontentu. Myślisz, że czemu się spóźniamy z filmami? Tak, można nagrać 10 odcinków normalnych w trakcie, gdy nagrywamy jeden, kto ostatni zejdzie, bo jesteśmy naprawdę twardzi. Ale ogólnie, panowie, tutaj będzie ciężko, ponieważ jedzenie oraz picie wygrywamy tylko i wyłącznie robiąc challenge. Chyba, że coś sobie przygotowaliście. To by się spodziewał. Ej, a o co gramy w ogóle? O co gramy? Oj, Grzesiu. O tysiaka? Więcej. 10 tysięcy? Nie, bez przesady, ta wieża kosztowała 10 tysięcy. Będziemy grać o 5 tysięcy, bo już nie będę tyle rozdawał hajsu aż na filmach. No dobra, to teraz, panowie, nie wiem, no, może pokażcie swoje cele. Trochę to jest jak więzienie w ogóle. No, tak. Każdy challenge, kto ostatni, jest jak więzienie. Stary, ty nas więzisz tu. Jak możesz? Dobra, pokaż swój pokój. Co ty tam masz? Ty przyszykowałeś. Przyszykowałem sobie głośniczek, który nie działa zbytnio, ale jest czerwony, więc jest fajny. Mam telewizor ogólnie. Tym razem ja zakosiłem sobie telewizor, bo ostatnio miał głośnik. Zarąbiście, że masz telewizor. Za dobrze mam. To tak się składa, że my też możemy go oglądać po prostu z wyższych pięter. Ogólnie mam jeszcze pufę, nie wiem, czy będzie wygodnie, takie jakby łóżko oraz jacuzzi. Nie ma wody, ale fajnie wygląda, okej? Jacuzzi! Wiesz, jak wygląda jacuzzi i co ono robi? Przejdźmy teraz do mojego piętra. Tak więc, tak jak widzicie, mam tutaj niewiele, tak naprawdę, bo mam tylko dywan, tamtą pufę, kocyk, który jest dodatkowo uwalony czerwonym sosem jakimś, no i mojego ulubionego VR-a, którego wgrałem w innym odcinku, który też możecie zobaczyć, bo jest w adnotacji. Grzesiu, co ty masz? Zapraszam do mnie na salony. Tak więc, widzowie, spójrzcie, mam tutaj roślinkę, bo roślinki są mega ważne w każdym mieszkaniu. One troszeczkę, wiecie, kolor zielony uspokaja, jest fajny zawsze. Oprócz tego mam leżak, na którym będę mógł leżeć. Boję się, że mogę spać, no ale chyba nic się nie stanie. Cześć, Grzesiu. Pod spodem mam Zipka, to jest mój dywan akurat, bo taki, którego nie mogę dotknąć. Tak, Zipek to jest mój dywan. Oczywiście łóżeczko kozackie, no i nie mogło zabraknąć pufy. Czyli jak widać moje... O kurde! Boże! Wracaj do mieszkania swojego! Grzesiu, a ty mówisz, że przyniesiesz sobie laptopa. Gdzie on jest? Ej, właśnie! Zapomniałem! Dobra, przejdźmy do pierwszego challenge'u. Dawajcie, bo mi się... No, dawajcie, pierwszy challenge. A jaki jest pierwszy challenge? Łapanie pączków w siatkę. Tak. Serio? Tak. O, ej, schodzenie. Uważaj, stary. Z mega strachu. Żebyś mi piachu nie naniósł na trampolinę. Ej, bo ja będę wam zrzucał z samej góry te pączki. Czyli muszę iść na samą górę. Ale stary, ty też bierzesz udział w tym, więc miło. Tak, ale potem Zipek będzie zrzucał. A ja wchodzę na górę w takim razie, panowie. O kurde, jak trzęsie, stary. Oh man, ej, na górze jest strasznie. Jesteś już na górze? Tak. Arynę złapiesz? Tak. Mam je. Nice. Lol, siema, widzowie. Patrzcie, jak tu jest... Jak to wygląda? Jak to jest wysoko? Patrzcie na to, hala od góry. Można tutaj nawet skakać, zobaczcie. Umel! Uważaj, jedzie! No dobra, już. Dobra, słuchajcie, jestem na piętrze Ernesta. To jest znakomity czas, żeby wykorzystać jego basen! Co? Ha! Yeah! Ej, nie stać się na wodę, czy co? Ja mam taki plan, że będę cały czas pudło dawał nad Zipka pudło, więc zawsze ja wszystko zgarnę. Tak, to pokaż. Dobra, to teraz na 3-4 wszyscy widzowie zostawiają subskrypcje, dlatego że filmy są codziennie 18 i patrzcie, jak my się staramy nad tymi filmami. Naprawdę to wymaga od nas bardzo dużo pracy, więc subskrybujcie, zostawcie łapkę. A uwaga, panowie, wy teraz łapiecie. Uwaga, 3-4. Ugryziony! Nie! Żeby nie marnować, daj mi go. Obudźmy go na razie tutaj, ja go sobie zjem później. 3-4. Nie! Punkt jest, proszę. No nie! Dobra, ostatni leci wysoko. 3-4. Czemu? Odbił mi się. To jest mój pączek. Miłosz, podaj, jak wpadł mi. Odbiło ci się po pączku. Tak. Nie, nie mogę. Dobra, uwaga, panowie. Schodzenie stąd jest dosyć straszne. Patrzcie. I teraz moja kolej, idę na górę. Tak. Dobra, chłopaki, tym razem mamy dla was fajne pączki, bo są inne niż poprzednie. Co tam masz? Dobra. Panowie, jesteście gotowi? Ja jestem. Ja jestem. Uwaga, bo moja runda jest bardzo szybka. W mojej rundzie lecą 3 pączki naraz. Co? Serio? Jesteście gotowi? Tak. Uwaga, ja nawet nie patrzę, gdzie rzucam. Raz, dwa, trzy. I co? Do mnie żaden nie doleciał. Ja nawet. Tylko jeden. Co ty mówisz? Grześ je odbił swoją tą. No, pan. No. Nie. Dobra. Na dobry!
czysty. Ale ten całkiem czysty jest. Ej, Miłosz, może się dogadamy i mi wrzucisz jednego tutaj. O, złapałem, co? Ej, challenge to jest wejście na górę i rzucanie tymi pączkami, a nie łapanie. No, widzisz. Prawda. Dobra, ja na stojąco będę zrzucał. Uwaga. Dobra, ja nie patrzę. O nie! To jest blisko. Nie! Yes. Dobra, ostatni muszę patrzeć. Muszę zdobyć punkt. Nie! Yes. Ej, nie podoba mi się w ogóle na dole, ja bym chciał być dużo wyżej. Podobało mi się na górze. Chcesz się ze mną zamienić? Nie, ale to spokojnie, też jest blisko. Mam dla was taki challenge, który możliwe, że ułatwi ci ten. No. Patrzcie, kolejny challenge wymyślił Miłosz, przyniósł nam masę kartonów i musimy ułożyć z nich jak największą wieżę. I dodatkowo, ja mam dla was, chłopaki, bonus, ponieważ to jest praca zespołowa, a praca zespołowa w tym składzie jest nagradzana, więc za każdy karton dodaję stówkę do puli, którą można zwyciężyć za wytrzymanie jak najdłużej na karton. Dobra, let's go. Muszę zacząć ja i wam podawać chyba kartony do góry, prawda? Potem. My możemy się przemieszczać po tej trampolinie? No, możemy iść na górę potem samo. Okej, okay. To proponuję na samym początku nie ruszać się. Podawać sobie kartony, skoro tak, bo ktoś i tak musi być na samym dole, żeby je brać. I dopiero pod sam koniec, jeśli zostanie mało, to będziemy wchodzić na górę. Dobra, ustawiam kolejny. Mamy już 500 złotych. Nice. Czyli wieża musi być 3 razy wyższa. Ja. 600 zł. Ej, to jest banalne jednak, chłopaki, wiecie? No na razie tak. A wiecie myślisz, co, w sumie nie... za łatwo wam trochę idzie. Daję wam ograniczenie. Nie możecie zmieniać swojego poziomu. Ale dacie radę, wierzę w was. Serio? Grzesiu, czyli wszystko od ciebie zależy. Łatwo. Koniecznie, bo możecie też po prostu podnieść tą wieżę od dołu. Miłosz, powiedz mi, ile ci płaci Ernest za to, żebym mi płacił dla nas? Tak. Wystarczająco ewidentnie, skoro wam daje takie... Miłosz to robi dla własnej satysfakcji, Zbek. Tak. Trzymajcie kartoni, chłopaki. Trzymaj kartoni. O, czekajcie za szybko! Się trochę gibie. Na pewno wszystkie ci mamy dawać? W sensie... Dobra, poczekajcie. No, najpierw się poustawiaj. Ernest, trzymaj mnie za rękę. Ale po co, skoro... Sięgam bez problemu! Ja jestem tutaj niepotrzebny, ty jemu od razu podajesz. Gdzie to teamwork? O, Grzesie! Grzesiu, dawaj, bo wszystko leci stąd się. Nie, to nie możesz tutaj dotknąć, stary. To o, nie kurde. Możesz opuścić swojej trampoliny. Serio? Ej, czekaj, ja spróbuję to podnieść, stary. No właśnie. Nie! Nie, bo leci! No, leci, stary. Mi się wydaje, że opuszczasz trochę swój poziom. Czemu? Nie, no bo... stoi na swoim poziomie, już nieprawda. O kurde! O nie! Co, to nie jest takie proste? Ale wiesz co? Poczekaj, mam pomysł. Zipek, ty trzymaj, żeby to się nie przechylało. O kurde! O nie, Grzesia butów cały czas coś leci na mnie. O! O nie! Dobra, ja myślę, że... Ostatni karton mi został! Stracił karton. Ale tu jest jeszcze jeden u Zipka na poziomie. Zipek, dasz radę go przesunąć? Tak. Nice! Udało się? Nice. Jest! Dobra, no. Jest! No na pewno Grzesiu już więcej nic nie zrobi. Pytanie, czy kończymy, czy próbujemy? Wrzucaj jeszcze. Czekaj. Ja bym nie ryzykował, możemy stracić dużo więcej siana. No. 1300 mamy. Co mamy? Mamy kolejną próbę. Nie mamy. No pytanie, jak daleko wam spadnie, nie? No właśnie. Stary, mamy już 1300 zł. No, o 200 nie ma co ryzykować. Dobra, panowie, no dla mnie to jest ładna wieża. Każdy na swoim poziomie, zgodnie z zasadami. Także 1300 się wpada. Nie! Dobra, ja się teraz chcę wychillować, dlatego że objadłem się pączkami. Zapracowałem się przy podawaniu kartonu. Teraz sobie jakiś odcineczek odpalę. Patrzcie, tutaj kanał Tritsus. Nie wiem, czy będę oglądał kanał Tritsus, dlatego że nie wiem czemu, ale czuję się, jakbym był na wszystkich tych odcinkach. Jestem objadzony, więc mogę pograć sobie na moim VR-ze. Do zobaczenia. Masz VR-a? Do zobaczenia w metaversie. No nie! Rozładowany! Miłosz! Ale wiesz co, stary? Mogę mieć coś dla ciebie w takim razie, co by ci pomogło. Ładowarkę? To będzie kolejny challenge. Ej, nie mam pilota do telewizora! Dobra, panowie, zobaczcie tutaj. Zapraszam. Gdzie zapraszam? Mam dla was wędkę. Nice! Wędka jest po to, żebyście mogli złowić jeden z kubeczków tutaj. Właściwie wiaderek. Serio? I w nim są w większości fajne rzeczy. Danon! Go! Siema. Ale zasada jest taka, że minimalnie ten poziom, gdzie jest Grzesiu, tak żeby nie było za łatwo. Ha? No to dawaj, Zipek, do mnie. Dawaj do mnie, Zipek! Proszę bardzo, oto wędka. O, dobry pomysł. Kto pierwszy? Dobra, panowie, kto pierwszy? Wystawiajcie w papierze kamień lub narzucę. 3, 4, 3. A, jest, uwaga, i w środku co miałem? Czyli ja z Ernestem. Jaki koszul. Słuchajcie, ale akurat to ma znaczenie, bo ta prawda jest taka, że to są takie rzeczy na przykład jak pilot do telewizora, ładowarka do VR-a albo laptop. Serio? Także wiecie, no ogólnie... A jest kołdra, bo chciałbym dwie. Kołdra będzie może później. 3, 4...
O, co miałem? Papier. A ja nie mówiłem, którą ręką gram, lewą. Czyli ja jestem pierwszy. Którą wybierasz, Ernest? Na środkową. Jedzie do góry, ale tutaj jest... Czyli straciłem moją szansę. Tak, po, nie, powiem tak. Możesz ściągnąć tylko jedno wiaderko, ale jeżeli ci spadnie, to masz jeszcze jedną próbę. O, fajnie. Szybki wypadek. Szybki wypadek. Trzeba zrobić tak. Dowiąć. Kurde. Cheatery. Tutaj zrobimy taki haczyk, nie? Dobra, dobra. Tak. Dzięki, Żyłek. Tak, zabieraj to, co on chciał. Wiesz, to, co on chciał. A które to było? To. Ja chciałem najgorsze, jakby co. Nice, jest. Ej, co teraz? Jest mały problem, jest mały problem. Szkedzić, szkedzi, dookoła. Co jest? To działa, to kręcenie. Dzięki, Ernest. Pilot! Nie, żartowałem. Chipsy. Chipsy! Nice! Okej, moja kolega. Uwaga, które by to sobie wybrać? Chyba wezmę to na samym końcu, bo coś czuję, że ustawił specjalnie. Nie, to randomowo zupełnie układałem, jak chcesz. Ej, to jest naprawdę ciężkie. Jest! Masz? Jest. Ernest, bierz sobie. Nie, Ernest. Nie, żeby ciągnął sobie po prostu, wiesz. Tu można nawijać. No, a ja. O, tak. Nie, stary! Dobra, mamy to. Laptop! Yes! To nie będzie dla mnie. O nie, no ej, dobra. Wymienię się z tobą. Na chipsy? Dobra. Nie. Na coś innego, jak będziesz miał na przykład ładowarkę do VR-a. Dawać mnie. Dawaj. Przypadkowo zakończyłem. Ale... Dobre, Ernest, dobre. Dobre. Ale ty jesteś dobry. A co za chamy, no. Ernest, czemu nic nie wylosowałeś? Ernest, co ty masz problem z tym powiedzeniem? Ja myślałem, że to złapiesz, a ty może cichać wiatro. Bo ja nie chcę dla mnie, serio, ja nie chcę, żeby on miał po prostu. Okej, dobra. Nie no, wylosuję ci, następne będzie to dla ciebie. Obiecuję, że to, co ja wylosuję, jest twoje. Na pewno. Zobaczysz. Tak. O! Co, trzeba dogiąć bardziej. No, już się prawie zupełnie ten. No, trzeba dogiąć. To po tym strzale tak się wygięło. Ernest, gdzie te mapki? Co? O co chodzi? Nie rozumiem. Nie, myślałem, że chcesz zabrać. Chciał zabrać, oczywiście, że chciał. Minus 200 zł! Zipek, wymieniasz się za laptopa? Za Michał Zipek. Ernest, co? Musisz przejąć. Czemu? No bo to dla ciebie. Nie. Za to, że ci zabrałem. No serio, nie, masz, nie stary. Chcę, nie, nie, masz przyjąć prezentów. Ale ja mam wszystko, czego potrzebuję. Prezentów nie można odmawiać. Proszę. Tylko sama kaperta. Zipek, na pewno nie chcesz tego wziąć dla siebie? Zobaczmy, nie. Co to. Pilot do telewizora! Serio? No, karma ej, po prostu dokładnie jest. To, co chciałem, to no. To jest karma. Co jest? Dobra, trzymaj, stary. Od razu z wiaderkiem. No, zostały trzy, możecie do końca wylosować. Powiedzmy, że mam dobry dzień dzisiaj. Dawaj. O nie. Dawaj, stary. Czuję, że to się rozprostowuje. O, dzięki, chłopaki! Teamwork! Ej! Oddawaj to! Ja wygrałem... Widzowie! Team na cola! A chciałem na picie! Cola. Chciałem pilot i kolem i dokładnie to wylosowałem. Wylosował... Porąbane. No. Najlepsze, co mogło być. Dobra, uwaga. O kurde. O nie wiem, jak wywalisz. O kurde! Krzysiu, co ty robisz? Nie! Zbyt ryzykowne! Co za wariat! Co za wariat! Ja nawet nie chcę tego dotykać chyba, nie? Bo się boję, że coś zepsuję. Co jest? Jo! Zipek, musisz! No wiadomo, jeszcze troszkę. Czy wyjąłeś wiadra? Mam, proszę. Patrz, jak się trzyma, dobrze! Ej, to tu się trzyma! Co jest? Bez kitu. Ładowarka do VR-a! Wymieniamy się! Dla ciebie laptop, dla mnie ładowarka. Dobra, nice, proszę bardzo. Dzięki. O kurde. Pomóc ci? Mamy? Słodycze! Nice! Dobra, co jest w ostatniej? Co ty? Zipek! Jak tam? Siema. Nudy? Mam dobrą wiadomość. Nudy, gdzie są nagrody, mordo? Skompletowałem wasze nagrody właśnie. O, w końcu. Grzesio, to twój laptop tutaj. Nice! Dzięki. Ej, i nie zapomnij zabrać mu 200 zł. To od nagrody głównej. Od nagrody głównej. A, czyli jak nie wygram, to spoko. Grzesiu, były tylko karbowane solone, niestety. Ernest, ty zamiast chipsów masz tutaj zimną kolę. Masz ją w termosie. W termosie. Żeby była dłużej zimna. Rozumiesz? No dzięki, mordo. A ja? Daję ładowareczkę do VR-a. Okej. Także możesz sobie pograć. Dobra, i jeszcze słodycze. I słodycze, już ci daję. Nie wiedziałem, jakie lubisz, więc wziąłem ci wszystko. O, nice! No dobra, panowie, no to co? Przyjdę za jakieś 2 godziny do was. Tak. To jest dobry pomysł, nawet możesz dłużej, wiesz? Bo ja generalnie, szczerze mówiąc, czuję, że jeszcze ze parę godzin mogę zatrzymać. Ja mam taką chillerę, chłopaki. Ja chcę iść już spać, chcę spać. Ja też chcę spać, no? Tylko najgorszy problem będzie, jak mi się zasy do łazienki, nie? Znaczy, dla chłopaków to będzie problem. Patrzcie, ja sobie siedzę na pufie i nie czuję się, jakbym był na trampolinie, nie? Super hot.
Widzowie, ja się nie poddam, ja wygrywam ten challenge, bo to jest mega łatwe. Z tą pufą, z łóżkiem, ja zaraz idę sobie spać i wygrywam. Kurde! Ej, co jest? Myślę, że już wszyscy macie dosyć tego siedzenia tutaj. Nie. No może poza Zipkiem. Ja dopiero, stary, ja jeszcze nie wiem, no, za 10 godzin będę miał dość, jak się wyśpię porządnie. A co gdybym wam powiedział, że ktoś z was może odpaść w kolejnym challenge'u? Serio? No nie. Dobra, Ernest, ale wiesz, możesz też po prostu wygrać ten challenge i dalej być w łóżku, nie? A z jedną osobą mniej. No, w sumie. Z mniejszą konkurencją. W ogóle, jak spojrzysz, to dałem ci twojego pilota, bo... O, dzięki. Więc teraz pora na kolejny challenge. Tutaj mam taką opaskę, przez którą zupełnie nic nie widać. I challenge polega na tym, że będziemy sobie podawać parówkę z góry do dołu, bez patrzenia palczkami. Parówkę? Tak, i kto ją opuści, ten odpada. Zupełnie. Nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle, żeby to zrobić, nie? Ale dobra, co zrobić? Podać sobie parówkę? Proszę bardzo, każdy ma pałeczki. Trzymaj. Gdzie jest pałeczka? Trzymaj. I jak to pałeczkami mamy podawać parówkę? Ernest, poczekaj, nie bierz jeszcze pałeczkami, powąchaj najpierw. Nie! Dobra, mam. Masz? Trzymam parówę Miłosza. Dawaj, dobra. Teraz ty ją chwytaj, Zipek. Dawaj, no. Gdzie chwytaj, ją masz? Każdy musi ją spróbować. Ale nie wiem, gdzie ty je... Gdzie wy to masz? O, dobra. Czemu się śmiejecie? Nie rozumiem, o co gdzie chodzi. Masz tą parówę? No, tu. Czekaj. Jaką? No. Bo mi wypadają pałeczki. O, jest. Mam parówę. No, dobra. Grzesiu, musi ją spróbować. Parówa! Grzesiu, dawaj. Czekaj. Niuknij sobie parówę Miłosza. Parówa. Trzymasz? Nie, nie. No, trzymaj. Dobra, nie, mam. Trącasz. Nie masz. Nie masz. Nie mam, ty, bez kitu, nie mam. Nie masz. Mam. Puszczam. Dobra. Nice. I teraz ja przechwytuję, tak? Tak, no, tak. O, ale mnie ręka boli. Dobra. Grzesiu, parowa w dół. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Niżej trochę, Zipek, niżej. O! Ja jej nie puszczam cały czas. Mam pałeczki. Niżej, dobra, tu. Teraz mam. Łapią. Dobra, mam, 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 puść, puść, puść. Puściłeś? Dawaj. Puściłem. Dobra, jest. Dawaj, Ernest, jest. Dawaj, wygrywamy to. Czekaj, gdzie ty ją masz? No, tu, troszkę to... Co jest? Nie! Spadła! Nie! Spadła, Zipek drogi? Odpada! Moja parówa, nie! Zipek odpada, o nie! Ale czekaj, chcesz zejść, to otwórz oczy, stary. Nie byłeś dość silny, żeby chwycić parówę Miłosza. Nie, ale mi smutno teraz, że 5000. Stary, no trudno, no zdarza się. 6300 zł. A, 6300, no. No yeah. Biedny, chyba, że jesteś Grzesiem, to 6100. Kurde, dobra, trudno. Powodzenia, panowie. Dzięki, mordo, trzymaj się. Do zobaczenia w następnym challenge'u. Kiedyś może. A parówę zabieram. Mordo, dawaj jakiś challenge, stawiam wszystko. Albo odpadam, albo przychodzę dalej i wygrywam hajs. Dawaj jakiś challenge, mordo. Ale czemu ty chcesz? Może chce ci się bardzo zejść i dlatego to mówisz? Nie, 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 nie. Wcale mi się nie chce siku. No dobra, skoro tylko siku ci się chce. Dobra, przyjmuję to, stary. Przyjmuję i proponuję ci bitwę trickshotami. Ja jestem w to dobry, dawaj. Więc nasza ostatnia konkurencja polega na tym, że mamy tutaj ustawionego takiego ping-ponga oraz 10 piłek. Będziemy rzucać piłkami, 10 piłek, 10 wiaderek. Komu uda się trafić więcej, ten wygrywa. Mogę ja zacząć, bo już mam piłki? Dawaj, dawaj. Dobra, i w sumie zasady są takie, można się wychylać jak się chce, rzucać jak się chce. A z którego poziomu lepiej rzucać? Chyba z Grzesia. No ale cóż, my zostajemy na swoich miejscach, trudno. Ja bym rzucał tak. Ach, na pewno? No, myślę, że to będzie lepsze, zobaczcie, widzowie. O nie! Jeden już minus. Uwaga! O! Jest! Wiaderko powinno zostać teraz zabrane. Z jedną się udało. Ej, mogą się odbijać od ziemi, czy to będzie załatwione? Myślę, że mogą. Mogą? No. Zobaczmy, czy tak jest lepiej. O nie! O, dobrze, dobrze! O! Na krawędzi, mordo! Nie! Aj! O ja, no... Nie. O nie, Ernest, jak ci słabo idzie, ej. Ale ty rzucasz ciągle tak samo, nie możesz ciągle tak samo rzucać. Tylko jeden udało mi się trafić. Co jest? Nie, no jak ja to przegram. Ej, czemu ja przestałem rzucać bezpośrednio do tego? Czyli wystarczy, szkoda, że Grzesiu trafi dwa wiaderka i wygrywasz cały challenge. No, 6100 zł. No. Nie wiem, czy widzowie mnie widać, ale ja sobie leżę, o proszę bardzo, i rzucam na leżąco. Zobaczymy. Uwaga. Co jest? Wypada! No za wysoko jestem, się odbijają od tego. Odbijaj od ziemi dlatego. O nie! Jeden. Jest! Przerąbana. Nie! Dwa! Ale Grzesiu mnie pokonał, umowa to umowa. Ja schodzę, idę już po gotówę. Ale tylko jeden punkt, ten serio. O! Nowa! Nice! Jest!
wygrywam hajs, wygrywam hajs, yeah. Wow, stary, tu miałem więcej do wygrania, widzę. Co, tak? 6100, proszę bardzo. Ej, chyba twoja największa wygrana kiedykolwiek. No, stary, ja tą kasę przeznaczam na piosenkę, robię piosenkę za to, nie? Klip, profesjonalne nagrania, tak? Studio, no, będzie. No to nice. Zobaczymy, w takim razie subskrybujcie kanał Mr. G, dlatego, tak, że tam jest. Pewnie ta piosenka wyjdzie. A my widzimy się jutro, widzowie. Więc subskrybujcie też ten kanał, łapka w górę, dzwoneczek tu, na tyle, na razie.